To wielkie zwycięstwo. Dostaliśmy mandat od suwerena. Ludzie bardzo martwią się o naszą gospodarkę. Mamy dobry program, który ją ożywi. Wiemy, jakich reform potrzebujemy, aby naprawić nasz kraj. To wielki dzień. Gratulacje dla zwycięzców wyborów. Gratulacje dla partii koalicyjnej. Gratulacje dla Finów. Demokracja przemówiła. Finowie oddali swoje głosy i świętują zwycięstwo demokracji. Po podliczeniu 99% głosów zwyciężyła partia Koalicji Narodowej pod przewodnictwem Petteri Orpo, która uzyskała 48 z 200 miejsc w fińskim parlamencie, spychając partię Sanny Marin na trzecie miejsce z 43 mandatami. Na drugim miejscu znalazła się prawicowa partia Finów z 46 mandatami. Marin, która objęła stanowisko lidera socjaldemokratów w 2019 roku, pozostaje popularną postacią zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej postępowanie z pandemią COVID-19 było postrzegane jako skuteczne, a jej decyzja wprowadzenia Finlandii do NATO została dobrze przyjęta. Oczekuje się, że nowy rząd skupi się na sprawach gospodarczych, ale nie zmieni się stanowisko Finlandii w kwestii bezpieczeństwa, gdyż Koalicja Narodowa zdecydowanie popiera przystąpienie kraju do NATO i wspieranie militarne Ukrainy.